Jeżeli chodzi o biochemię, biologię molekularną, to jak wszystkim wiadomo, od wielu lat, od czasu powstania, one były postrzegane i rozumiane jako dziedziny naukowe typu czysto eksperymentalnego, typu empirycznego i były to dziedziny ślepe, że tak powiem. Co to znaczy eksperymentalne, to nie muszę tłumaczyć. Co to znaczy ślepe? To znaczy nie można było przewidzieć wyniku eksperymentu. Trzeba było ten eksperyment przeprowadzić, żeby mieć pewność, jaki ten eksperyment daje wynik. Taki jest też sens powstania stosunkowo nowej dziedziny, jaką są wszelkie podejścia obliczeniowe w biologii, naukach biologicznych i pokrewnych oraz nauka zwana bioinformatyką. Wirtualne modelowanie białek jest jednym z elementów tego rodzaju podejścia do rozwiązywania tego rodzaju problemów naukowych i to właśnie jest tematem mojej prezentacji dzisiejszej. Białko w ogólnej definicji, bardzo takiej zgrubnej, jest polimerem zbudowanym z łańcuchów aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniem chemicznym, tak zwanym wiązaniem peptydowym. Jest to bardzo silne wiązanie, zresztą za chwilę będzie troszkę więcej na ten temat. Rola białek w żywym organizmie jest niesłychanie wielka. Jak wiemy, jesteśmy tworami białkowymi, jesteśmy tak zwanymi białkowcami, po prostu bez nich nie bylibyśmy w stanie funkcjonować i funkcje ich są bardzo zróżnicowane. Tutaj na tej prezentacji, na tym slajdzie mamy przedstawione niektóre wybrane tylko funkcje tychże białek, jakie mogą być pełnione. A więc mogą to być enzymy, czyli innymi słowy tak zwane biokatalizatory, które w ogóle umożliwiają zachodzenie wszelkich reakcji metabolicznych naszego organizmu, no a za tym i nasze życie. Białka stanowią też przeciwciała, generalny główny element systemu immunologicznego. Rola ich też polega na transportowaniu różnych czynników, różnych związków, mniejszych, drobniejszych albo bardziej złożonych. Przykładem takiego czynnika białkowego, czynnika transportującego jest na przykład hemoglobina, która rozprowadza tlen do wszystkich komórek naszego organizmu i odprowadza dwutlenek węgla. To jest tylko jeden z wielu przykładów. Ogólnie też omawiana, ogólnie określana grupa białek, bardzo ważna, określana mianem czynników regulatorowych, jest niesłychanie istotna. Do nich należą między innymi hormony. Jak wiemy, hormony to nie zawsze muszą być białka, ale wśród hormonów jest też bardzo wiele hormonów natury białkowej. Oczywiście materiał budulcowy, począwszy od skóry, włosów, które opłaszczają nasz organizm, aż do poziomu komórkowego, prawda, tak zwane białka strukturalne, które nadają konkretną strukturę konkretnym komórkom, na przykład charakterystyczny, dyskoidalny kształt erytrocytów jest właśnie spowodowany stabilizacją tegoż kształtu przez białka tak zwanego cytoszkieletu komórkowego. No i elementy ruchu. Wszelkie białka kurczliwe, dzięki czemu jesteśmy w stanie się poruszać, dzięki czemu jesteśmy w stanie odkaszlnąć, dzięki czemu ja jestem w stanie w tej chwili prowadzić ten wykład. A więc białka, jak już wiemy, są to długie polimery aminokwasów. Mogą się składać z takich łańcuchów. Mogą to być polimery proste albo bardziej złożone, a więc mogą się składać z jednego lub więcej tego rodzaju łańcuchów. Niektóre z białek mogą zawierać dodatkowe komponenty, które są komponentami niebiałkowymi, jak w przypadku hemoglobiny jest to pierścień porfirynowy zawierający żelazo. Mamy do czynienia z tak zwanymi białkami złożonymi. Podstawową jednostką budulcową białek są aminokwasy. Mamy do czynienia z 20 rodzajami aminokwasów podstawowych, które są kodowane genetycznie. Ogólnie w przyrodzie aminokwasów jest znacznie więcej rodzajów, ale tutaj podstawowymi składnikami budulcowymi białek są aminokwasy. Więc zacznijmy od takiej podstawowej jednostki budulcowej białka, jakim jest aminokwas. Co jest charakterystycznego w tym aminokwasie? Dlaczego akurat aminokwas został wybrany jako element budulcowy? Tu jest ogólny wzór przedstawiony aminokwasu, gdzie zaznaczona wyraźnie jest grupa funkcyjna aminowa o charakterze silnie zasadowym oraz grupa kwaśna, tutaj zjonizowana akurat w tym przypadku, grupa karboksylowa.
I taki jest ogólny wzór praktycznie niemalże każdego aminokwasu. Przykładem aminokwasu konkretnego jest prosty aminokwas alanina. Jego wzór oraz wygląd, że tak powiem, strukturalny jest przedstawiony tutaj po prawej stronie. Aminokwasy dzięki temu, że posiadają dwie takie grupy, schematycznie tutaj przedstawione, to jest ta aminowa zasadowa na niebiesko i to kółeczko to jest kwaśna, są w stanie łączyć się ze sobą w takie łańcuchy, takie polimerowe łańcuchy. Jak widać, dzięki temu, że każdy aminokwas ma dwa nierównocenne miejsca przyczepu, może się przyczepić jeden aminokwas tylko z dwoma innymi aminokwasami, prawda? W ten sposób tworzą się długie, bardzo, o jak tutaj jest, widać, długie łańcuchy poliaminokwasowe, które już są po prostu białkami, jeżeli osiągną odpowiednią długość. Ponieważ aminokwasów jest 20 różnych rodzajów, możemy kolorowo oznaczyć je w ten sposób, każdy aminokwas, każdy rodzaj aminokwasu innym kolorem i wtedy oczywiście możemy mniej więcej wyszczególnić, jakie aminokwasy w którym miejscu w kolejności w takim łańcuchu występują. Jest to niezwykle istotna informacja, która determinuje, która określa, narzuca późniejszą strukturę przestrzenną zwinięcia się takiego łańcucha właśnie białkowego. Ta kolejność ułożenia aminokwasów. Nazywamy to fachowo sekwencją aminokwasową. Aminokwasy są oznaczone w kodzie jednoliterowym. Każda literka oznacza jeden aminokwas konkretnego rodzaju. Ta sekwencja aminokwasowa jest unikalna dla każdego białka, a więc moja hemoglobina ma dokładnie taką samą sekwencję aminokwasową, jak hemoglobina w organizmie każdego tutaj z Państwa. W związku z czym struktura przestrzenna, przyjmowanie kształtu przestrzennego, innymi słowy konformacja, też będzie taka sama, ponieważ ona jest określona, zdeterminowana tąże sekwencją aminokwasową, tą właśnie kolejnością. Dodatkowo niektóre z aminokwasów, a konkretnie jeden rodzaj aminokwasów, ma możliwość przyłączenia się, jeszcze jeden taki miejsce, jedno miejsce przyczepu ma, dzięki któremu jest w stanie przyłączyć się z innym aminokwasem, jest to trzecie miejsce przyczepu, dzięki czemu, jeżeli mamy łańcuch białkowy i mamy na przykład tu w tym miejscu jeden taki aminokwas, a tu w tym miejscu drugi taki, mogą utworzyć wiązanie, też się przyczepić i w ten sposób białko utworzy taką pętlę, która jest bardzo silnie stabilizowana tymże wiązanie, to jest wiązanie kowalencyjne, dzięki czemu w ten sposób może być zdeterminowana, wymuszona konformacja, kształt zwinięcia się łańcucha białkowego. Tu jest przykład kilku białek, konkretnie 7 białek, których sekwencje aminokwasowe zostały ze sobą ułożone, zestawione tak, że w kolumnach pozycje, które są w jednej kolumnie, odpowiadają sobie pod względem ewolucyjnym. To są akurat białka, które pochodzą od wspólnego przodka, a więc w sekwencji aminokwasowej, w kolejności aminokwasów, wykazują pewne podobieństwa i można tutaj zauważyć, one są zabarwione, że istnieją pewne pozycje, które we wszystkich białkach są zajęte przez ten sam rodzaj aminokwasu. Im bardziej są spokrewnione białka, im mniejsze są między innymi różnice, tym więcej jest właśnie takich zaznaczonych wspólnych pozycji, prawda? Które są dowodem na ich wspólne pochodzenie, na ich podobną strukturę, a co najważniejsze, można w ten sposób wywnioskować, że mają też podobną funkcję biologiczną. I tu jest akurat już na tym etapie bardzo ważna dla nas przesłanka, że jeżeli odkrywamy nowe białko, o którym nic nie wiemy, natomiast jesteśmy w stanie oznaczyć jego sekwencję aminokwasową, to na podstawie takiego porównania z innymi białkami o podobnej sekwencji, co do których znana jest ich funkcja biologiczna, jesteśmy w stanie domniemywać, że to nowo odkryte białko będzie miało prawdopodobnie taką lub bardzo podobną funkcję. Tutaj jest tylko poglądowo przedstawiony obrazek, w jaki sposób doszukuje się podobieństw zestawu białek, które są podejrzane o wspólne pochodzenie i wspólną funkcję. Prawda? Te właśnie zmieniające się kolorowe pola na odpowiednich pozycjach sygnalizują nam podobieństwo tychże pozycji w zależności od tego, które z białek jest traktowane jako białko wyjściowe, wzorcowe, do którego porównywana jest cała reszta białek. Tu oczywiście tym proszę się nie przerażać, to jest tylko i wyłącznie pokaz
w wyniku poważnych badań, gdzie zestawionych zostało 74 sekwencje białek, konkretnie mioglobin w tym przypadku, już po przerobieniu, po przeróbce, po dokonaniu analizy takiej, że zestawione one zostały we właściwy sposób i odpowiadające sobie pozycje są w jednej kolumnie. Kolumny, które wykazują duże podobieństwo bądź bardzo ścisłą konserwatywność, zaznaczone są na czarno. Widać, że praktycznie niemalże cały obrazek jest czarny, co oznacza, że rodzina mioglobin jest niezwykle spójna i nie ma większego problemu z określeniem, czy nowo odkryte białko, jeżeli ono jest mioglobiną, czy ono należy do tej rodziny, czy nie. Tutaj podobieństwo jest niezwykle wysokie. Jak białka się zwijają? Oczywiście białko jako polimer aminokwasowy nigdy nie występuje w takiej postaci. Ono jakoś w przestrzeni jest zwinięte i to zwinięcie jest ściśle zdeterminowane właśnie tą kolejnością aminokwasów. Ponieważ aminokwasów mamy 20 różnych rodzajów, to tutaj na przykład niektóre z nich są naładowane dodatnio, kwaśne na przykład, inne ujemnie, znaczy zasadowe. Także fragmenty, które są zajmowane przez aminokwasy, które mają powiedzmy podobne powinowactwo i lubią swoje sąsiedztwo, te fragmenty będą się w przestrzeni zbliżać do siebie, tworząc właśnie takie pętle białkowe, które w ten sposób za pomocą tych oddziaływań, interakcji będą stabilizowane, prawda? Może lepiej to będzie widoczne na przykładach dalszych, które są naprawdę bardzo ładnymi obrazowymi przykładami. Najpierw pokażę różne formy przedstawienia struktur białkowych. Te 6 obrazków, które Państwo widzicie, to są obrazki przedstawiające to samo białko, konkretnie jest to trypsyna. Nieważne zresztą, jakie to jest białko, chodzi o sposób przedstawienia. Przedstawić można w różny sposób, w zależności od tego, co chcemy w tym białku badać, co badacza szczególnie interesuje. Najprostszym modelem przedstawienia białka w rzeczywistości wirtualnej, że tak powiem, jest przedstawienie tylko i wyłącznie wiązań łączących atomy, które wchodzą w skład tego białka. Mogą to też być wiązania plus cząsteczki atomów w postaci kulek pokazanych. Kolory tych kulek odpowiadają różnym rodzajom atomów. Na przykład żółta jest siarka, prawda? Niebieski jest azot, czerwony jest tlen. Model czaszowy przedstawiony jest tutaj. Te 2 ostatnie obrazki przedstawiają sam tylko tak zwany główny łańcuch białkowy, główny łańcuch polipeptydowy i tego rodzaju prezentacja służy do pokazania sposobu zwinięcia się tego łańcucha. Bardzo często tego rodzaju wizualizacja, tego rodzaju prezentacja jest wykorzystywana przez badaczy. W większości publikacji właśnie spotykamy się z tego rodzaju obrazkiem. Przy okazji widzimy, że mamy pewne elementy, które są wspólne, jak widać tutaj są takie sprężynki, prawda? To jest sposób zwinięcia się bardzo charakterystyczny, często występujący w białkach, zaraz będzie o nim troszkę więcej mowy, który jest zawsze zaznaczony na czerwono, żeby łatwiej było po prostu zlokalizować, gdzie ten typ struktury występuje. Mamy tutaj jeszcze 6 innych sposobów wizualizacji, troszkę podobne, a niektóre są bardzo zróżnicowane. Tutaj zwrócić chciałem uwagę na te 2 obrazki, gdzie na strukturę białka nałożona została powierzchnia van der Waalsowska, promieni van der Waalsowskich atomów. Także te 2 obrazki praktycznie najbardziej są zbliżone do rzeczywistości, do rzeczywistego obrazu, jak to białko w rzeczywistości wygląda. Ponieważ białko to nie jest zestaw patyczków połączonych, prawda? Tylko jest to w zasadzie coś w rodzaju jakby takiej góry lodowej. Góry lodowej, która nie jest sztywna, ona jest taka giętka, fleksybilna, zaraz też o tym będzie mowa. Jeżeli chodzi o pierwszy sposób zwijania się łańcucha białkowego. Białko oczywiście nie jest, łańcuch białkowy nie jest taki, jak tutaj pokazałem, nie jest w postaci prostej, liniowej, tylko zawsze w przestrzeni trójwymiarowej stara się w jakiś sposób skręcić. Jest to naturalne dążenie każdego łańcucha długiego, polimeru każdego, który jest obdarzony jakąś energią wewnętrzną. To samo właśnie, jeżeli popatrzcie na ten rekwizyt, prawda? Jeżeli ja go swobodnie spuszczę w ten sposób, to on jest praktycznie prosty, zwisa, prawda? Jeżeli mu dodam energii, to momentalnie zaczyna się spontanicznie zwijać. I to samo się dzieje też z białkiem.
Nawet widzimy, że ma, przyjmuje pewną jakby strukturę regularną. Też przyjmuje jakby taką postać sprężynki, co przypomina trochę o tą strukturę tutaj. Tego rodzaju struktura, którą białko najchętniej, łańcuch białkowy najchętniej przyjmuje i zawsze ją przyjmuje, jeżeli tylko może ją przyjąć, nazywa się alfa-helisą. Struktura odkryta przez Linusa Paulinga sporo lat temu, jeszcze przed odkryciem DNA. Wygląda mniej więcej ona tak. Jeżeli pokażemy tylko i wyłącznie przebieg głównego łańcucha tego białkowego, wygląda to tak. I tutaj widać bardzo wyraźnie regularną taką sprężynkową, prawda, formę. Coś takiego jesteśmy w stanie wirtualnie przewidywać na podstawie analizy kolejności aminokwasów w łańcuchu białkowym już. Z dosyć dużym prawdopodobieństwem, z dosyć dużą zgodnością. Podobna struktura, też regularna, do helisy, jest to struktura beta pofałdowanej kartki. Niektórzy mówią, to jest taka falka, ona jest znacznie prostsza, bardziej wyprostowana jakby. Już nawet tutaj widać, że ona jest bardziej jakby rozciągnięta, prawda? Widzimy wyraźnie, prawda, że to jest taka falka. Stąd właśnie łańcuch beta często przyjmuje nazwę pofałdowanej kartki, bo rzeczywiście ma taką właśnie postać. Białko zawsze obdarzone jest jakąś energią i jest trochę tak źle, powiedzmy, skręcone, jakby nie przebrane. Jeżeli taką, powiedzmy, strukturę chcemy złożyć, to popatrzcie, co się dzieje. Zwija się. Zwija się wokół siebie, robiąc taki warkoczyk i dokładnie tak samo wygląda przyjmowanie struktur właśnie w białkach. Zresztą w kwasach nukleinowych sprawa wygląda bardzo podobnie. I mamy na przykład 5 takich różnych białek, z których 2 przez biologów, na przykład poznane zupełnie z innych źródeł, wiadomo, że to są toksyny jadów węża i skorpiona. 1 to jest inhibitor trypsyny, zupełnie inne działanie. 1 to jest insulina, białko o działaniu hormonalnym, zupełnie też odmiennym. A 1 to jest białko, które reguluje proces transkrypcji, czyli namnażania kwasu rybonukleinowego na matrycy DNA. I teraz pytanie, no dobra, podobne są długości mniej więcej tych, bo to są wszystko krótkie białka, krótkie łańcuchy. Każde z nich ma jakąś tam sekwencję aminokwasową. Jak na podstawie tych informacji, gdyby tych obrazków nie było, gdyby nie było tych dodatkowych danych, w jaki sposób moglibyśmy powiedzieć, że jest jakaś wspólna cecha między tymi dwoma, ponieważ to jest toksyna i to jest toksyna jadu, a tego podobieństwa nie ma tutaj. Oczywiście na poziomie aminokwasowym tego nie jesteśmy w stanie zobaczyć. To zaczyna być widoczne dopiero, kiedy popatrzymy, jak te łańcuchy się zwijają. To są właśnie te 5 białek. Pokazany jest sposób zwinięcia się każdego z tych łańcuchów w przestrzeni trójwymiarowej. I popatrzcie, na niebiesko zaznaczona jest struktura beta, łańcuchy beta, ta pofałdowana kartka. Na czerwono to są alfa-helisy zaznaczone. Zwróćcie uwagę, że te 2 toksyny, węża i skorpiona, mają tą wspólną cechę, że mają bardzo wysoki udział struktur łańcuchów beta. I faktycznie w tego rodzaju właśnie białkach o takiej aktywności często dominują struktury beta. Struktury przestrzenne białek są o tyle ważne, że cały czas musimy mieć na uwadze, że istnieje bardzo istotny związek między strukturą i funkcją. Przykładem tego jest porównanie 2 hormonów, glukagonu i insuliny. 2 hormony, białka o działaniu hormonalnym, nie dość, że to są 2 hormony, to jeszcze 2 hormony dotyczące tego samego procesu, regulacji poziomu glukozy we krwi. Glukagon podnosi glukozę we krwi, poziom glukozy we krwi, insulina obniża. Proszę zwrócić uwagę, że po pierwsze, obydwa białka są niezwykle małe, krótkie. Insulina składa się z 2 łańcuchów, 31 aminokwasów i 20 aminokwasów, a przepraszam, 30 i 21 aminokwasów, a glukagon jest pojedynczym łańcuchem składającym się z 29 aminokwasów. Co więcej, dominującą strukturą drugorzędową, tak zwaną, jest struktura właśnie helikalna, tejże alfa-helisy. Białko ROP, represorowe białko, które hamuje proces transkrypcji RNA na matrycy DNA, ma podobną strukturę, bardzo regularną, to jest złożenie 2 alfa-helis, spiętych takim bardzo silnym zgięciem, ma postać takiej klamerki, która wchodzi na nić DNA, prawda, blokując jego namnażanie się na poziomie RNA.
taka klamerka i taka jest, stąd takie jest właśnie jego działanie, dlatego jest taka potrzeba, żeby on tak wyglądał, a nie inaczej.